Teraz poproszę również świetnego pedagoga, pana dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa, pana dyrektora Stanisława Dziedzica. Proszę bardzo, panie dyrektorze, zarówno o przywitanie gości, jak i o pochwalenie się naszymi krakowskimi osiągnięciami. Wielce szanowni państwo, jesteśmy zaszczyceni, że już po raz 14 odbywa się właśnie w Krakowie ta giełda, która wrosła w nasz i pejzaż, ale i z tą giełdą z każdym rokiem wiążemy coraz większe ambicje i coraz większe perspektywy. Wszyscy stajemy co roku z nowymi zadaniami i musimy być i skuteczni, i nowocześni, i konkurencyjni. Takie są nasze prawidłowości działania. Że przywiązujemy do tych spotkań ogromną wagę, najłatwiej mi to przedstawić, że jest na sali z nami dzisiaj przewodniczący Rady Miasta Krakowa, że jest właśnie przyszedł pan profesor Franciszek Dziejka, przewodniczący od lat 10 Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, że są z nami obaj konserwatorzy, wojewódzki i miejski. Ja mam przyjemność i zaszczyt przed państwem wypowiadać się w imieniu prezydenta Jacka Majkowskiego. A więc przywiązujemy do tego spotkania, do tych spotkań co roku ogromnie ważne znaczenie. Chciałem właśnie na bazie tych doświadczeń powiedzieć kilka słów o naszej corocznej pragmatyce, ponieważ w Krakowie w ostatnich latach bardzo wiele wykonujemy zadań związanych z konserwacją i rewaloryzacją zabytków, ale że są to zadania w dużej mierze systemowe. Pan przewodniczący Bogusław Kośmider był łaskaw powiedzieć, że Rada przed 4 laty podjęła pierwszą w odniesieniu do historycznej zabudowy miasta uchwałę o parku kulturowym, śmiałą na owe czasy, bo wszystkie dotyczyły terenów akuratnie odmiennych, głównie dotyczących ochrony krajobrazu, ale przyrodniczego. Tutaj dzisiaj możemy powiedzieć, że nasze dokonania są bardzo istotne i bez wątpienia podjęta przez Sejm uchwała o krajobrazie wychodzi naprzeciw wielu naszym oczekiwaniom i będziemy mogli wdrażać jej postanowienia i łączyć je z przepisami prawa miejscowego w odniesieniu zarówno do Parku Kulturowego w Starym Mieście, którego uchwałę będziemy nieco zmieniać na miarę doświadczeń, ale również w odniesieniu do wspomnianych przez pana przewodniczącego nowych parków, w odniesieniu do parku w Nowej Hucie, w Starej Nowej Hucie, a także w Podgórzu. Proszę państwa, ale chciałbym powiedzieć parę słów o naszych doświadczeniach w odniesieniu do prac konserwatorskich, które miasto wykonuje nie tylko w odniesieniu do własnych zadań, własnych obiektów, bo to jest jego obowiązek ustawowy, ale także o systemie, który wprowadzony został na wniosek prezydenta Jacka Majchrowskiego przez Radę Miasta Krakowa w formie uchwały o możliwości skorzystania z dotacji celowych na konserwację, restaurację i remonty obiektów zabytkowych wpisanych do Urzędowego Rejestru Zabytków, ale które nie są własnością Miasta Krakowa albo nie są w całości własności. Ten system jest bardzo istotny ze względu na to, że spowodował uporządkowanie przestrzeni miejskiej w bardzo ważnych strategicznie miejscach, a także pozwolił na uratowanie i wizerunku, i nierzadko obiektów, które dotąd nie były odnawiane, a którym często groziła ruina. My wcześniej niż Narodowy Fundusz Odnowy Zabytków Krakowa przyjęliśmy zasadę bezzwrotnych dotacji na obiekty, które są własnością prywatną, w odniesieniu także do kamienic mieszkalnych. Dzisiaj SKOSK również takie prace finansuje, w tym względzie bardzo blisko współdziałamy z sobą, o tym za chwileczkę jeszcze powiem. Natomiast bez wątpienia
warte podkreślenia jest, że biorąc pod uwagę stan tegoroczny, mam nadzieję, że Wysoka Rada na najbliższej sesji zatwierdzi nam program w tym zakresie. Możemy powiedzieć, że ponad 100 obiektów, w dużej mierze są to, no, są to elewacje obiektów, już w tym systemie na terenie Krakowa odnowiliśmy, nie mówiąc o dachach, o murach, czy wreszcie o zabytkach ruchomych. Tych zabytków ruchomych w Krakowie w przypadku tak ogromnego dziedzictwa, często niezinwentaryzowanego do końca, przy tak ogromnych zasobach kościelnych i klasztornych jest w istocie bardzo wiele. Ponad 100 obiektów ruchomych, także przy pomocy miasta Krakowa. Czasem w przypadkach szczególnie uzasadnionych nawet w wysokości do 100% odnowionych właśnie z funduszy krakowskiego podatnika. Zasadę mamy podobną jak w Narodowym Funduszu Odnowy Zabytków Krakowa, że dajemy maksymalnie do 50%, pozostałe środki zdobywają sami właściciele tych obiektów. Jest to system ogromnie skuteczny ze względu na to, że możliwość takiego dofinansowania z budżetu miasta Krakowa powoduje ogromną aktywność i solidarność często wielu współwłaścicieli, bo tak jest w przypadku wielu obiektów na terenie Krakowa, że ten stan własnościowy jest bardzo mocno skomplikowany, ale udaje się takie rzeczy robić i przygotowujemy te plany w ścisłej współpracy ze Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Krakowa w roku bieżącym, decyzją Prezydenta i Rady Miasta Krakowa, do zespołu roboczego, który rozpatruje te wnioski pod względem i formalnym, a następnie przedkłada Prezydentowi w konsekwencji Radzie Miasta, do proszony został wskazany przez pana profesora Franciszka Ziejkę, przedstawiciel urzędowy Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Ta reprezentacja wcześniej też była, bo zarówno konserwator miejski, jak i ja jesteśmy od lat członkami Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Proszę Państwa, ten system jest niezwykle skuteczny. Nie chciałem pokazywać Państwu tych obiektów, które wyremontowaliśmy, ale właściwie zdecydowana większość tych najnowszych elewacji w Krakowie to są działania wspólne. Razem z Narodowym Funduszem Odnowy Zabytków Krakowa, kiedy indziej samodzielnie. Cóż tu powiedzieć, posiadamy także w tych zasobach prywatnych, głównie kościelnych i klasztornych, absolutne arcydzieła. Obrazy, rzeźby, hafty, ubiory starodawne, polichromie, dzieła trudne do przecenienia. Ich wartość jest najwyższej rangi. Tutaj na tej sali są przedstawiciele sztuki konserwatorskiej najwyższej próby. Widzę je i wyrażam podziw dla ich niezwykłych dokonań, a przecież w przypadku Krakowa są to obiekty, dla których rękojmie mogą dać tylko najwytrawniejsi konserwatorzy. Ten system jest ogromnie skuteczny także i z innego powodu. Mianowicie nie jest on oderwany, tylko posiadamy konkretny program. Mianowicie poszczególne dzielnice, poszczególne ulice czy rejony miasta pragniemy nasycić naszą aktywnością i wszędzie tam, gdzie jest wola i zainteresowanie właścicieli tych obiektów, to staramy się pomagać. Jeśli obiekt ze swoimi potrzebami przekracza możliwości jednego roku, etapujemy te prace tak, ażeby dać właścicielom możliwość twórczego, ale skutecznego podejścia do prac konserwatorskich, żeby etapowany obiekt mógł być w ciągu kilku lat z należytą techniką i technologią konserwatorską wykonany. Proszę Państwa, bez wątpienia to tylko niektóre zadania, o których warto byłoby powiedzieć. Miasto Kraków
systematycznie każdego roku przeznacza znacznie większe środki niż te, którymi dysponujemy na te prace konserwatorskie w obiektach, które nie należą do miasta. Miasto Kraków angażuje się w sferze tworzenia właściwej infrastruktury w zabytkowych rejonach miasta i to są środki, które pozwalają na prace, które otwierają możliwości prowadzenia całych zespołowych prac konserwatorskich. Bez współdziałania w tym względzie miasta, właścicieli i oczywiście Społecznego Funduszu Odnowy Zabytków Krakowa, te efekty w przypadku Krakowa byłyby niepomiernie mniejsze. A Kraków, zdajemy sobie z tego sprawę, jest miastem, gdzie te prace konserwatorskie będą miały z konieczności charakter permanentny ze względu na to, że ilość obiektów zarówno nieruchomych, jak i ruchomych wpisanych do Urzędowego Rejestru Zabytków, bo o systemie ewidencyjnym już nawet tu nie wspominam, jest tak ogromna, że te prace muszą być prowadzone bez przerwy, ale myślę, że nowe technologie, o których Państwo tutaj będziecie mówić, o których będziemy słuchać, na pewno powodują, że jakość prac i trwałość prac konserwatorskich daje większą rękojmię na możliwe spowolnianie tych robót, bo im lepsze technologie i lepszy warsztat pracy konserwatorskiej, to pewnie i częstotliwość będzie się oddalać. Choć z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że no niestety jakość warunków, w których mieszkamy, też rzutuje na to, że te prace w przypadku Krakowa muszą być wykonywane częściej niż byśmy chcieli, bo na naszych oczach wiele zabytków się po prostu w zastraszającym tempie niszczeje. Proszę Państwa, myślę, że będę wyrazicielem naszego miasta, jeśli powiem Magistratu Krakowskiego, jeśli będę życzył Państwu dobrych i skutecznych obrad i zapewniam, że w Krakowie takie obrady muszą być zawsze bardzo twórcze i zawsze nacechowane tą troską dla zabytków, jaką my na co dzień wobec naszego miasta jesteśmy gotowi zawsze świadczyć. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panu dyrektorowi. Także ja jeszcze raz podziękuję panu przewodniczącemu, jeszcze raz pani profesor i panu dyrektorowi po tak pięknych trzech wystąpieniach. Uważam imprezę za otwartą.